Moi drodzy, zostańcie w domu. A ponieważ warto zostać w domu. Bo świat jest brzydki. Świat jest brzydki i niefajny. My pozdrawiamy z Będzina, z miasta warownego, nadgranicznego Polski średniowiecznej, za czasów cesarza Bolesława Chrobrego. I zapraszamy Was na małą opowieść wizualną na kanale YouTube'owym Kamil Nemie, Podróżuj z Kamsonem i Ewą. Tak jak opowiadaliśmy, tworzymy już program podróżniczy. A Wy zostańcie w domu i obserwujcie, jaka piękna jest Polska, wielka i szeroka, jak Wisła. Żyjcie zdrowo i mądrze. Witajcie, moi drodzy. Podróżujcie z Kamilem i Ewą. Otóż jesteśmy w Będzinie. Jest to bardzo stare miasto. Otóż Przemsza i leżące nad jej brzegami tereny były naturalną, zachodnią granicą terytorium Wiślan, które osiadły w okolicach Krakowa. Na wzgórzu, w miejscu dzisiejszego Będzina, powstał gród będący zapewne rodzajem takiej nadgranicznej strażnicy. Jest to zamek, który za chwilę zobaczycie. Obsługujące jednocześnie biegnące tędy szlaki handlowe wskazują na to znaleziska całej gamy przedmiotów wytwarzanych bądź to na zachodzie w państwach powstałych po rozpadzie monarchii karolińskiej, bądź na południu w państwie wielkomorawskim, które niewątpliwie posiadło wówczas na naszych terenach potężne wpływy. Część mieszkalna mieściła się po stronie zachodniej, tam gdzie dziś wznosi się gotycki zamek, czyli praktycznie nad samą rzeką, to jak ona niegdyś płynęła. Rozległe refugium mające na cele obronę okolicznej ludności wiejskiej w momentach zagrożenia z zewnątrz. Ono się przekształciło z czasem w część gospodarczą, która przeznaczona została głównie do działania mającego na celu pozyskanie i obróbkę żelaza na bieżące potrzeby mieszkańców. W XII wieku zrezygnowano z terenów refugium i założono na nim cmentarz, który użytkowano także w następnym stuleciu. Zamek, który znajduje się tutaj w Będzinie, jest z okresów Bolesława Chrobrego, cesarza Polski, między X a XI wiekiem. Zatem, moi drodzy, zapraszam Was na małą przygodę. A oto jeszcze szlak przyrodniczo-edukacyjny w Będzinie, Będzin górą, gdzie mamy właśnie Quercus robur, czyli dęba szypułkowego. Zobaczcie, oto taki piękny tutaj zagajnik, a tam, oto po schodach, jak pójdziemy do góry, to zobaczymy zamek z czasów Bolesława Chrobrego, czyli z X-XI wieku. Zobaczcie, jaki piękny widok rozpościera się stąd tu wszem i wobec. A oto kroczy niewiasta przepiękna. Oto Ewa. Pierwsza kobieta tego świata. Dzikie, chabrowe pola, ciszę przecina owa. Spokój. Cudowny czas w roku.
wspaniałe miejsce. Słowa hej, dali, 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 dali. Podróżujcie z Ewą i Kamsonem. Ahoj! Moi drodzy, zobaczcie, to jest taki piękny zachód słońca. Tutaj. W Podgórzu. A przyjechaliśmy dzisiaj z Sosnowca. Co prawda nie udało się za wiele zdjęć zrobić. Ale udało się przeżyć. Udało się przeżyć, bo Sosnowiec jest... specyficzny? Tak, specjalny. Powitał i pożegnał nas bardzo szybko. Ale czy wiecie o tym, że w Sosnowcu odnaleziono najstarsze szczątki człowieka na terenie Polski? Z jakiego to okresu, kochanie? Jakieś 11 tysięcy lat stare. 4 tysiące lat przed naszą erą. Nie, starsze. Jeszcze starsze? No, około 11 tysięcy lat. A poza tym w Sosnowcu powstały chyba najstarsze kopalnie w Polsce. To było w XVIII-XVII wieku. Tak jest. Na zdjęciach możecie zobaczyć coś więcej na ten temat. A koło Sosnowca jest jeszcze przepiękny zamek, o którym nagramy osobny materiał. W Błądzinie. Więc w kolejnym odcinku dowiecie się o pięknym zamku z czasów cesarza Bolesława Chrobrego, a nawet ten zamek powstał wcześniej niż żył cesarz Bolesław Chrobry. Piękna stara budowla. Naprawdę fantastyczna, super tunele. Warto zwiedzić, warto odwiedzić i zwiedzajcie Polskę. Warto się wybrać do Zagłębia. I zwiedzajcie Polskę, a teraz spójrzcie jeszcze na ten piękny widoczek, na który my tutaj patrzymy i podziwiamy. Nie na ten, na tamten.